Witajcie. W kolejnym nagraniu powiem Wam o drugim problemie, jaki się pojawia najczęściej, gdy chodzi o sesje. I problemy po sesjach to są przedmioty o charakterze religijnym. I nie chodzi tylko o przedmioty kultu z kościoła katolickiego, ale ogólnie, w tym wszelkie statuetki Buddy, różnego rodzaju pierścienie, atlantów, różnego rodzaju pisma, na przykład runiczne. To też wiąże się z różnymi kultami i religijnymi włącznie. Jeżeli chodzi także na przykład o menorę, żydowski świecznik, w tym wszelkie rodzaje modlitewniki. Najróżniejsze. Dlaczego? Dlatego, że byty podchodzą w ten sposób, że manipulują do takiego stopnia, że uważają, że ludzie nie zorientują się, że myślą, że jeżeli coś w modlitwie odwołuje się do jakiegoś twórcy, czy właściwie do Boga, tego świata, tak naprawdę większość modlitw i tak idzie bezpośrednio do samego szatana, to ludzie się nie zorientują, że w tym może być coś demonicznego, coś negatywnego. I jak my sprawdzaliśmy, to praktycznie każdy modlitewnik miał jakieś energie demoniczne i był dyktowany przez byty. Jeżeli nawet nie w 100%, to zawsze wystarczy te 5-10% jego treści bezpośrednio dyktowany przez byt, by on miał prawo wchodzić przez dany modlitewnik. Nawet sprawdzaliśmy Biblia ilustrowana dla dzieci. O ile sama Biblia jest neutralna energetycznie w energii źródła, to Biblia ilustrowana miała energię bytu i wchodził z tej Biblii biały byt właśnie od przedmiotów. I atakował właśnie dzieci. Zwróćcie uwagę, jak bardzo jest wielka tutaj manipulacja i rodzice, którzy ufają, że to jest coś pozytywnego dla dzieci. Okazuje się, że bardzo często dzieci mogą mieć z tego powodu wiele problemów, jeżeli chodzi o samopoczucie i zdrowie. Co jeszcze na temat przedmiotów kultu religijnego? Chciałbym Wam zwrócić uwagę na to, na co zwróciłem uwagę wiele, wiele lat temu, że byty robią w ten sposób, że naprowadzają ludzi na różnego rodzaju obrazki, niby znajdowane przypadkowo w jakichś budynkach, na ulicy, i ci ludzie mają przeświadczenie w tym momencie, że oto opatrzność nad nimi czuwa i znaleźli obrazek świętego, który będzie nad nimi czuwał. I biorą to do portfela, najczęściej noszą w portfelu, ale od tego czasu zaczynają się gorzej czuć. Nie wiedzą dlaczego. Nie kojarzą tego, że akurat to jest związane z tym obrazkiem. Czasami znajdują na przykład jakieś krzyżyki, jakieś medaliki, które też zaczynają nosić gdzieś tam w portfelu, czy nawet zawieszają na szyję. I byty za tym właśnie stoją, za tymi przedmiotami, bo i dają ludziom też myśli w tym momencie, że o, tu właśnie ktoś zadziałał i czuwa nad tobą i chce, żebyś ten przedmiot miał. Bardzo często się z tym spotykaliśmy i oczywiście wy możecie nie być tego świadomi, ale ja sam nawet miałem takie zdarzenie, że kiedyś poszedłem na spacer, siadłem na trawie i nagle pod ręką czuję, że jest tam jakiś przedmiot. Okazuje się, że to był łańcuszek z krzyżykiem i medalikiem zawieszonym na jednym łańcuszku. I byty po prostu sterowały tak mną. Chciały, żebym w tym miejscu się znalazł dokładnie, żebym zabrał ten przedmiot do domu. Byty bardzo często tak robią. I dlaczego? Dlatego, że mając przedmioty, wprowadzacie ich do domu. Tutaj w tym wszechświecie obowiązuje prawo wolnej woli stworzone przez źródło, które mówi, że żeby znaleźć się w jakiejś przestrzeni byt, musi być zaproszony. A jednym z takich zaproszeń są właśnie ich przedmioty, ich energie. I tak to właśnie działa. Oni muszą być zaproszeni. Nie mogą po prostu tak z nienacka przyjść do jakiegoś domu i tam pobierać z Was energię. Oni muszą mieć jakieś wejście. A najczęściej to właśnie wejściem są przedmioty różnego rodzaju, w tym właśnie przedmioty religijne. Mieliśmy nawet takie przypadki, że kobieta po tygodniu od sesji, czy nawet kilka tygodni pisze, że wciąż źle się czuje i że ona wchodzi i patrzy, jest biały byt przy niej, bo czerpie z nią energię, z niej. I sprawdzamy, skąd on wchodzi. Pokazuje się obraz w brązowej ramie. Kobieta mówi, że ma, owszem, ma jeden obraz w brązowej ramie, dużą Matkę Boską, która wisi nad łóżkiem. Pomimo, że ona była na grupie i czytała wszystkie posty, to jakoś nie chciała uwierzyć w to, że byty potrafią wchodzić z przedmiotów właśnie z takich jak obraz, wizerunek Matki Boskiej. I okazało się, że właśnie ten byt całe życie czerpał z jej rodziny i z niej energię właśnie z tego obrazu. I co jeszcze Wam
Na co chciałbym zwrócić uwagę? Na to, co się dzieje w krajach, które są katolickie. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że w tych krajach na ogół dzieje się źle. Zwróćcie uwagę, że Polacy, pomimo że leżą, nasz kraj leży o wiele dalej od Włoch, to mają podobny temperament jak Włosi. A u Włochów też się przecież dominuje katolicyzm, czyli też kult obrazów, to co jest w ogóle zakazane. Zresztą nieraz powtarzałem i tutaj też powtórzę. Zakazane przez drugie przykazanie. Może nie tyle zakazane, bo źródło tak naprawdę niczego wam nie nakazuje, źródło tylko ostrzega. Te przykazania tak naprawdę były ostrzeżeniami i pewnym takim przewodnikiem moralności dla tych osób, istot, które traciły kontakt, połączenie ze źródłem, żeby to sumienie, które nas powinno prowadzić. Jeżeli osoby traciły to połączenie poprzez właśnie różne ingerencje bytów, to wtedy były te przykazania od Stwórcy, żeby ludzie odnaleźli się w tym świecie, który rządzi, którym rządzą byty demoniczne. Więc zwróćcie uwagę, jeżeli chodzi o kraje, jak się dzieje w tych krajach katolickich, że jest o wiele gorzej, jeżeli chodzi o gospodarkę, jeżeli chodzi o relacje, że ci ludzie są ogólnie na ogół bardziej agresywni niż w krajach na przykład protestanckich, gdzie kult obrazów nie występuje. Kult te różnego rodzaju figurek. Ludzie tego nie wprowadzają do domów. Co więcej, zwróćcie uwagę, że w tych krajach, gdzie w ogóle ludzie odchodzą od religii, to żyją o wiele dłużej, na przykład w Japonii, w Szwajcarii. Dlaczego? Dlatego, że z przedmiotów najczęściej wchodzą byty i one instalują energię na czakrach, a czakry, blokady na czakrach, czyli tej energii, która dociera do narządów, powodują najczęściej nowotwory i ludzie najczęściej umierają właśnie na nowotwory. Co czwarta osoba w Polsce na przykład, są takie statystyki, że co czwarta osoba zachoruje, a co piąta umrze. I gdyby tych przedmiotów nie było, wiele osób by nigdy nie zachorowało na nowotwór. Gdyby ludzie sobie zdawali sprawę, katolicy, że wprowadzają do domów wraz z obrazami, przedmiotami kultu religijnego, śmierć tak naprawdę. Potencjalną śmierć dla siebie, dla swoich bliskich, dla dzieci często, też dzieci przecież też chorują na nowotwory, to nie mieliby oporów, by te przedmioty usunąć, zgodnie z tym, co zalecał Stwórca. Sam Stwórca dał to przykazanie, byście się pamiętali. Dobrze, i jeszcze na koniec tego nagrania chciałbym wam powiedzieć także o przedmiotach po komunii i po chrzcie. To też są przedmioty, może nie tylko religijne, ale wszelkie pamiątki na zawarcie, świadczące o tym, że był zawarty kontrakt, tak naprawdę, bo komunia dla pewnych bytów, bytak w kapturze z mieczem wtedy występuje i jest świadectwem zawarcia kontraktu z nim. I wszystkie przedmioty, które dzieci otrzymują na pamiątkę tej komunii, czyli jako prezent, nawet rower, komputer, cokolwiek może być oznaczone jego energią i ta energia będzie pobierać z dzieci ich własną energię od źródła, a w niektórych przypadkach byty mogą też nawet wchodzić z tych przedmiotów. Więc na to też wam zwracam uwagę, że gromadzenie przedmiotów po tego typu rytuałach, jak chrzest i komunia, także może stanowić zagrożenie. W szczególności oczywiście chodzi o zdjęcia na przykład dzieci w strojach tych komunijnych i tak dalej. To wszystko może stanowić zagrożenie i często stanowi zagrożenie, bo nieraz było tak, że w medytacji sprawdzaliśmy, że byt wchodził ze zdjęcia, na którym było dziecko w stroju właśnie komunijnym i była z tyłu jeszcze napis, że to na pamiątkę komunii. Czasami wchodzili ze zwykłych, neutralnych, wydawało się niereligijnych przedmiotów, ale które były na pamiątkę, na przykład z grawerunkiem daty komunii świętej. Kobieta przez lata miała depresję, nie wiedziała dlaczego. Akurat po komunii zaczęła się u niej depresja. Od dziecięcej depresji, a później doszła. Całe życie miała depresję. I miała cały czas oczywiście te przedmioty przy sobie po komunii. Właśnie dlatego, że wprowadziła byta wraz z tymi przedmiotami i religijnymi, i ogólnie na znak zawarcia kontraktu z tym bytem, który stoi za tymi rytuałami, w tym komunii i chrztu. Dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnego punktu, które stanowią problemy bardzo częste na posesji. Dziękuję bardzo.